W poprzednich filmach mówiliśmy o liczeniu pochodnej złożenia funkcji w przypadku, kiedy mamy do czynienia z funkcją wielu zmiennych. No i pojawił się tam taki wzór, który tutaj przypominam. Jeżeli ktoś nie widział tamtych filmów, to zachęcam do ich obejrzenia. A tutaj ten sam wzór zapiszemy przy użyciu trochę innej notacji mianowicie użyjemy notacji wektorowej, po to, żeby tutaj zauważyć pewne prawidłowości i sobie go trochę uogólnić. Tutaj jako argumenty tej funkcji f to jest funkcja dwóch zmiennych, mamy dwie funkcje x od t y od t. No i wygodnie jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z wieloma funkcjami, zapisać je jako składowe funkcji wektorowej. funkcję o wartościach wektorowych, czyli powiedzmy, że mamy funkcję o wartościach wektorowych v od t, której te funkcje x od t i y od t są składowymi, x od t y od t. Czyli mamy funkcję o wartościach wektorowych, która ma takie dwie składowe. Teraz, jak liczymy pochodną takiej funkcji o wartościach wektorowych, no to po prostu liczymy pochodną tych jej składowych. Czyli tutaj będziemy mieli dx po dt, dy po dt. No i te składowe tutaj się pojawiają oczywiście po prawej stronie ale pojawiają się też składowe innego znanego nam wektora. Te pochodne cząstkowe df po dx, df po Y to są składowe gradientu. I zauważmy że to co tutaj stoi po prawej stronie w tym wzorze to wygląda jak iloczyn skalarny gradientu ze składowymi tego wektora dv po dt. Bo mogę to zapisać w takiej postaci żeby to było bardziej widoczne. Napiszę tutaj ten gradient czyli pochodna cząstkowa df po dx i pochodna cząstkowa df po dy to są składowe gradientu, no i to jest pomnożone skalarnie. Tu mamy iloczyn skalarny z takim wektorem dx po dt. To są zwyczajne pochodne, tak? To jest funkcja jednej zmiennej, zmiennej t. dy po dt. No i rzeczywiście to, co tu mamy u góry, to wygląda jak iloczyn skalarny takich dwóch wektorów. No i tutaj, tak jak powiedziałem, rozpoznaliśmy w tym pierwszym wektorze gradient naszej funkcji, czyli ten pierwszy wektor to jest gradient funkcji f. No a ten drugi wektor to jest pochodna tego tej funkcji o wartościach wektorowych, czyli dv po dt. No i tutaj jeszcze warto sobie przypomnieć, że jak Liczymy ten gradient, to bierzemy wartość tego gradientu w tych punktach x od t, y od t. Czyli, żeby to podkreślić, to ja może napiszę, że tutaj bierzemy wartość tego gradientu w punktach x od t, y od t, czyli w punkcie v od t. No, a następnie ten gradient mnożymy skalarnie tak przez wektor dv po dt, czyli przez pochodną tego wektora v. I to wygląda bardzo znajomo. Przypomnijmy sobie, że jak liczymy pochodną złożenia zwykłych funkcji jednej zmiennej, czyli na przykład mamy fun złożenie funkcji g z jakąś funkcją h od x. I jak liczymy pochodną czegoś takiego, pochodną d po dx takiego złożenia, to jak to robimy? Liczymy pochodną funkcji zewnętrznej, czyli bierzemy g prime i obliczamy wartość tej funkcji g' w punkcie h od x i następnie mnożymy przez pochodną funkcji wewnętrznej, czyli przez h' od x. No i teraz jak popatrzymy na te wzory, tutaj, które tutaj mamy, to te wzory są bardzo podobne. Mamy ten gradient, to jest jak gdyby pochodna tej funkcji zewnętrznej, obliczony w punkcie v od t, i pomnożony, tylko tym razem, ponieważ to są wektory, to mamy iloczyn skalarny, przez pochodną tej funkcji wewnętrznej, czyli dv po dt. W przypadku, gdyby ta funkcja w wartościach wektorowych v od t miała tylko jedną składową, a funkcja f byłaby funkcją jednej zmiennej, no to dostalibyśmy dokładnie ten wzór tutaj na dole. Dokładnie wzór na pochodną złożenia funkcji. Czyli widzimy, że ten wzór, który tutaj sobie napisaliśmy, to jest uogólnienie tego dolnego wzoru tego wzoru na pochodną złożenia funkcji w przypadku, kiedy mamy tylko funkcję jednej zmiennej. No i warto zauważyć, że ten nowy zapis tego samego, który tutaj dostaliśmy, jest w pewnym sensie wygodniejszy, ponieważ jest bardziej ogólny niż ten stary zapis tego samego, tej samej pochodnej. Otóż w tym starym zapisie tutaj wprost była wypisana liczba tych zmiennych, o które zależy funkcja f, czyli liczba składowych tej funkcji v od t. A tutaj w tym zapisie wektorowym ta liczba nie pojawia się wprost. No i na przykład, gdyby tak było, że funkcja f zależałaby od 100 argumentów, czyli od x1 do x100, no to wtedy ta funkcja V, żeby to złożenie miało sens, musiałaby mieć 100 składowych, czyli ta funkcja o wartościach wektorowych V od t musiałaby mieć 100 składowych, x1 od t x2 od t i tak dalej, aż do x. 100. Od t. No to wzór na pochodną takiego złożenia jest dokładnie taki sam. Liczę gradient funkcji f, który będzie miał 100 składowych. Liczę pochodną funkcji o wartościach wektorowych dv po dt. Ona również będzie miała 100 składowych. I następnie liczę iloczyn skalarnych tych dwóch wektorów. Każdy z nich ma 100 składowych, więc ten iloczyn skalarny można obliczyć. Czyli ten sam wzór. Opisuje nam sytuację dla dowolnej liczby zmiennych tutaj. No i w kolejnym filmie pokażę, że ten wzór ma również związek ze wzorem na pochodną kierunkową.